Dzień dobry, witajcie. Tlen znalazł zastosowanie w lecznictwie, w leczeniu wielu różnych chorób, m.in. w tlenoterapii hiperbarycznej. Tlenoterapia hiperbaryczna polega na wdychaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem rzędu 3 atmosfery. Dla porównania powiem, że jest to trochę mniejsze ciśnienie niż takie, które panuje podczas wypuszczania gazów jelitowych, z tym, że w tym drugim przypadku z odbytu wydobywa się charakterystyczny dźwięk vibrato, którego nie ma przy tlenoterapii. Tlenoterapię prowadzi się w komorach hiperbarycznych i taki sam zabieg trwa około godzinę, czasami trochę dłużej i może być powtarzany od kilku do kilkudziesięciu razy w różnych odstępach czasowych w zależności od wskazań i potrzeb. Tlenoterapia hiperbaryczna, czyli wdychanie czystego tlenu, prowadzi do zwiększenia saturacji tlenem, ale rozpuszczenia także tego tlenu nie tylko w hemoglobinie, ale przede wszystkim także w osoczu. Zwiększa się przenikanie tlenu do komórek, co niesie ze sobą różne implikacje. Mianowicie wydzielenie przez organizm różnych cytokin, które pobudzają wzrost i odnowę tkanek. Wydzielenie między innymi czynników wzrostów naskórka, FGF, PDGF, czynników wzrostu naczyń, czyli pobudzających angiogenezę, takich jak VEGF, a nasilenie aktywności cytotoksycznej, między innymi limfocytów T, limfocytów NK, i także pobudzenie mielopoezy i erytropoezy, czyli po prostu odnowy szpiku wytwarzania krwi. Tlenoterapia hiperbaryczna znalazła zastosowanie i ma udokumentowane działanie w leczeniu wielu chorób. Po pierwsze w zakażeniach bakteriami tkanek miękkich i tutaj zwłaszcza bakteriami beztlenowymi, takimi jak na przykład zgorzel gazowa, takimi jak na przykład związanymi z urazami tkanek, w przypadku zmiażdżenia tkanek. Dlatego, że tak jak wspomniałem, tlen ułatwia tutaj odnowę tkanek i procesy gojenia się. W związku z tym wykorzystuje się również tutaj po transplantacji czy retransplantacji różnych narządów, przede wszystkim kończyn, ale także na przykład w zatorach tlenowych, w zatorach gazowych i tutaj przede wszystkim te zatory są związane z zabiegami chirurgicznymi, uszkodzeniem tkanek, ale także są związane z chorobą Kessonową, czyli zmniejszaniem się ciśnienia podczas zbyt szybkiego wynurzania się z wody, między innymi właśnie płetwonurków. I to jest podstawowa metoda leczenia w tych chorobach. Również nagła głuchota o niewyjaśnionym pochodzeniu jest podatna na leczenie tlenem, czyli tlenoterapią. I oczywiście wszelkiego rodzaju zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem, ponieważ tlen ułatwia wtedy oddychanie, czyli dotlenienie różnych tkanek. Także niedokrwistość pokrwotoczna, czy nawet anemia aplastyczna są takimi chorobami, w których próbuje się wykorzystać tlenoterapię hiperbaryczną. Ale niektóre osoby oferujące usługi leczenia ze wszystkich chorób próbują wykorzystać tlenoterapię także w innych celach. Mianowicie włączamy myślenie tych osób jest następujące. Skoro tlenoterapia hiperbaryczna leczy chorobę Kessonową, to na pewno też leczy, mianowicie wynika stąd wniosek, że leczy też raka i boleriozę. Nie ma badań jednoznacznie potwierdzających, że nie leczy. W związku z tym tlenoterapia hiperbaryczna jest także oferowana jako leczenie boleriozy, AIDS, czy na przykład właśnie raka. Tak powstają różne błędne teorie, jak chociażby znana wszystkim ta teoria Michała Tombaka, że w naszych jelitach jest 15 kg kamieni kałowych. 15 kg kamieni. Toż to kupa gruzu. Można płutus sedes albo się wybudować. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że osoba chora, która poszukuje leku na wiele różnych chorób, zrobi wszystko, żeby wyzdrowić. Będzie nawet wciągać tlen i to pod zwiększonym ciśnieniem. Zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o zakażenie Borrelia burgdorferi sensu lato, czyli o boleriozę,
to tak naprawdę bakterie są całkowitymi wewnętrznymi, wewnątrzkomórkowymi pasożytami. Żyją w środowisku mikroaerofilnym, czyli o obniżonej zawartości tlenu, ale to wcale nie oznacza, że zwiększenie ilości tlenu te bakterie zabija. Hamuje ich wzrost, ale nie zabija. Dodatkowo borelia wytwarza różne formy takie atypowe, metacykliczne, sferoplasty, L-formy, które zostały opisane w literaturze, oporne na działanie tlenu, pełniące funkcję przetrwalników. Wiadomo też, że borelioza w zaawansowanym stadium jest raczej chorobą autoimmunologiczną. W wyniku mimikry antygenowej przeciwciała przeciwko borelia reagują z różnymi tkankami, aktywują dopełniacz i powodują stan zapalny. Tlenoterapia w tym przypadku nie zniszczy bakterii, ale może, tak jak wcześniej wspomniałem, dokonywać odnowy tkanek, korzystnie działać na układ nerwowy, na układ krążenia, ponieważ zwiększa po prostu zaopatrzenie w tlen. Chory się dobrze czuje tak długo, dopóki te zabiegi są przeprowadzane. Jeżeli chodzi natomiast o raka, to wiadomo, że komórki nowotworowe mają wokół siebie środowisko kwaśne, ponieważ jest to związane z ich anaerobowym metabolizmem. Przeprowadzają glikolizę w warunkach, uwaga, tlenowych. Mimo obecności tlenu wolą glikolizę, o czym mówiłem w innych filmach na temat raka. Ale to wcale nie znaczy, że zwiększenie zawartości tlenu zabija raka. Komórki nowotworowe, tak samo jak zwykłe komórki, posiadają mitochondria, więc są zdolne do metabolizmu tlenowego i tlen nie robi im żadnej szkody. Środowisko anaerobowe jest związane ze specyficznym wzrostem tych komórek nowotworowych i produkcją kwasu mlekowego, ale nie jest niezbędne do ich wzrostu. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że przecież, tak jak wspomniałem, tlen powoduje angiogenezę, a więc większe zaopatrzenie komórek, m.in. w krew, w rozbudowę nowych naczyń krwionośnych. W przypadku raka może to prowadzić nawet do przerzutów łatwiejszych, jeżeli te komórki będą lepiej zaopatrzone w naczynia krwionośne, w procesie tak zwanym mikrowaskularyzacji, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych. Oczywiście ktoś mi napisze, że Otto Warburg dostał Nagrodę Nobla za odkrycie metabolizmu komórek nowotworowych i że to jest metabolizm beztlenowy. Nieprawda. Otto Warburg dostał Nagrodę Nobla za badania nad enzymami oddechowymi, a nie za badania nad rakiem. Prowadził badania nad rakiem, ale za to Nagrody Nobla nie otrzymał. Zresztą to były lata 30. XX wieku i obecnie wiele się do tego czasu zmieniło. Wiadomo, że istnieje tak zwany odwrotny efekt Warburga, czyli coś zupełnie innego. Niemniej wiadomo obecnie, że tlenoterapia hiperbaryczna nie jest sposobem na leczenie raka czy boreliozy, niemniej w takim przypadku jest stosowana. To, co może być pocieszające, że na pewno w tych przypadkach nie zaszkodzi. No na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż takie, jakie które teraz podejmują kobiety w ciąży, mianowicie picie wody utlenionej, żeby dotlenić płód. Podsumowując, tlenoterapia jest skuteczna w leczeniu wielu chorób, natomiast w leczeniu wielu innych chorób jest wykorzystywana pomimo braku dokumentów czy braku badań wskazujących na jej skuteczność w tych zastosowaniach. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.